ja powiem tak, dzisiaj była konferencja prasowa, jeśli chodzi o środki obytowe i jest zamknięta, jest wydrukowany piękny folder. Wiadomo, że nie ma kluczborka, ale jeśli chodzi o te środki pobytowe, no to były pewne wymogi, które trzeba było spełnić do któregoś tam, trzeba powiedzieć, terminu. No, a jestem tu po raz pierwszy w tym ośrodku, muszę powiedzieć, że robi to wrażenie. Tak żeśmy rozmawiali z panem posłem Andrzejem Bułą, że w perspektywie będzie ten ośrodek wykorzystywany przez młodzieżowe nasze reprezentacje, a mamy jest w sumie za 12 reprezentacji, znaczy 17 plus pierwsza reprezentacja. Jest tu w tej chwili nowo dany hotel trzygwiazdkowy, także na pewno będą się tu dobrze czuli. Zresztą był tu trener Dorn, który był bardzo zachwycony tym ośrodkiem w perspektywie. Na pewno będziemy mieli tego się wykorzystywać. W dużym skrócie, jakie dolegają wymogów niespełnionych w futbolku? Panie doktorze, ja się tym nie interesuję. Mam od tego ludzi. Jest od tego spółka powołana przez Polski Związek Piłkarzy Euro 2012. Jest tam pan Orkowicz. Było tu ileś wizytacji, powiem panu. Ja bym chciał się z wszystkim zajmować, no to musiał być Antonio Mego, bardzo mi przykro, ale to nie w mojej gestii jest, tak jak już powiedziałem, są od tego specjalne służby w Polskim Związku Piłki Nożnej i spółce, które akceptowały i na pewno ktoś by wiedział, czego nie ma, czego nie zdąży, a czego nie zostało zrobione, a co nie zostało zrobione. Natomiast pańska dzisiejsza obecność bardziej byłaby związana chyba z tą drugą perspektywiczną funkcją tego obiektu, czyli przygotowanie dla młodzieżowej reprezentacji. Tak, oczywiście. Dużo wcześniej rozmawiałem z panem posłem Bułą, obiecałem prawie 2 miesiące temu, że przyjadę na 100%, także dzisiaj rano wyjechałem do Warszawy. Tak wpadłem jak po ogień, ponieważ dzisiaj jestem, po tej uroczystości wjeżdżam do domu, a w niedzielę wracam do Warszawy. Także praktycznie tak cały czas w drodze, ale obiecałem i jestem. Dziękuję bardzo. Którym tu się pan, jakim miasto zostało bazami? Powiem panu, no jest pan 21 i trzeba by wziąć cały katalog i zobaczyć, bo tam wiem, że i w Krakowie jest ośrodek, i w Kielcach jest, i Ostróda jest, i w Gdańsku jest, tam chyba trzy ośrodki pod Poznaniem są, i koło Wrocławia, powiem panu, także jest no, 21 ośrodków do wyboru, do koloru. A gdzie będą drużyny, to już zależy od wyboru każdej jednak, która sobie przeglądnie pojedzie, zobaczy, na jakie warunki są. Bo to jest piękne wydanie, plus jest też i multimedialne, to można wejść do komputera, płyta do tego, są podane ceny, ile jaki ośrodek kosztuje dzienny pobyt z całej reprezentacji. Jest pan tutaj od dosłownie momentu. Jakie wrażenie, jeśli chodzi o kampus tą Brawą? No powiem, jestem trochę zaskoczony, bo to ta hala na przykład została wyremontowana, to była przecież stara hala. Przygotowana do, i do piłki ręcznej, do siatkówki, do koszykówki, do widzenia, i do piłki nożnej. Także no, kawał dobrej roboty ktoś tutaj zrobił i tu trzeba pogratulować samorządowi lokalnemu, który zaangażował się i to utrzymuje, no bo to z pieniędzy podatników i macie dobrego burmistrza.